Dzień dobry. Podczas dzisiejszego spotkania na pytania internautów odpowiada Michał Król, naczelnik największej spośród wszystkich sekcji napraw i eksploatacji taboru kolei mazowieckich, czyli sekcji Warszawa-Grochów. Zanim jednak przejdziemy do pytań internautów, to poproszę o kilka słów dotyczących tego, jak funkcjonuje sekcja, po co w ogóle taki obiekt istnieje, dla ilu pojazdów jest takim miejscem, gdzie pojazdy śpią tak naprawdę i są naprawiane. Sekcja napraw i eksploatacji taboru grochów, jak już tutaj pani redaktor wspomniała, jest to największa sekcja napraw i eksploatacji taboru w kolejach mazowieckich. Oprócz Grochowa jest jeszcze Tłuszcz, Sochaczew i Ochota. W sekcji grochów utrzymujemy około 120 pojazdów różnego typu. Posiadamy najnowocześniejsze pojazdy obsługiwane w kolejach mazowieckich, począwszy od pierwszego flirta, a skończywszy na najnowszych flirtach R160. Z sekcji wyprowadzamy codziennie około 100 pociągów do obsługi podróżnych na terenie województwa mazowieckiego i okolic. Co się dzieje na terenie hali przeglądowej? Na terenie hali wykonujemy poszczególne poziomy utrzymania, jak to się ładnie nazywa, czyli wykonujemy takie czynności przeglądowo-naprawcze. Każdy pojazd w swojej dokumentacji ma określone cykle przeglądowe. Każdy pojazd ma inną tą dokumentację i inne te cykle przeglądowe, ale średnio powiedzmy, że to tak co kilka dni, co trzy dni, raz na tydzień każdy pojazd przez nasze ręce musi przejść. W tym podstawowym poziomie utrzymania. Sekcja zajmuje się poziomami od P1 do P3. P3 to jest taki przegląd pośredni pomiędzy wyjściem pojazdu z naprawy czy z produkcji, a kolejną naprawą poziomu czwartego w połowie jego zadanego cyklu. Na terenie sekcji mieści się też dyspozytura taborowa, która współpracuje z dyspozyturą tą główną, prawda? Tak. Każda sekcja ma stanowisko dyspozytora sekcyjnego, więc od tego człowieka wymaga się bardzo dużo, ponieważ on musi czuwać nad tym, aby te cykle przeglądowe pomiędzy poszczególnymi poziomami utrzymania nie były przekroczone. Musi zaplanować każdy przegląd tego pojazdu, kierować w odpowiednim czasie na ten przegląd. Jest też w stałym kontakcie z maszynistami podczas ich pracy. Poniekąd jest też takim namiestnikiem naczelnika w czasie, gdy go nie ma w pracy, powiedzmy w nocy, czy w święta, czy w dni wolne od pracy. A to jest nie lada wyzwanie, bo tak naprawdę, jak pan powiedział wcześniej, to jest największa sekcja, obsługuje największą liczbę pojazdów, więc taka praca dyspozytora to jest praca na najwyższych obrotach tak naprawdę. Tak. To jest praca, która daje, no powiedzmy, nie wiem jak koledzy do tego podchodzą, dyspozytorzy, ale daje dużo wyzwań. Chrzest bojowy. Chrzest bojowy. Jeżeli już ktoś się sprawdzi na stanowisku dyspozytora, to można śmiało powiedzieć, że sprawdzi się wszędzie. Na pewno coś w pracy, jak kontroler lotu w locie. Na pewno w pracy pod presją czasu, gdzie tak, trzeba szybko tak, podjąć tutaj jest decyzję. Dużo pożarów, i które trzeba bardzo szybko podjąć decyzję i bardzo szybko zareagować na pewne zdarzenia, które mają miejsce na szlakach. Na pewno. No dobrze, w takim razie myślę, że możemy przejść do pytań, które wpłynęły do internautów. Pierwsze pytanie przysłał do nas pan Filip. Jest to takie pytanie typowo techniczne. Mianowicie pan Filip pyta o filtry ogrzewania i klimatyzacji w EZTN57. To znaczy, gdzie one są i czy ich wymiana jest łatwa? Jeśli chodzi o EN57, to sprawa jest bardzo prosta, ponieważ tam nie ma klimatyzacji, więc filtrów też siłą rzeczy nie ma. Ogrzewanie jest realizowane za pomocą piecy elektrycznych umieszczonych pod ławkami bądź wzdłuż ścian pojazdu, więc też tam nie ma bardzo jak zamontować filtrów, zresztą nie ma bardzo i do czego. Natomiast jeśli chodzi o pochodne pojazdów EN57, czyli w procesie późniejszej modernizacji tych pojazdów, były różne wersje tej modernizacji. W ostatniej AL została zainstalowana klimatyzacja.
dla przedziałów pasażerskich również. I te klimatyzatory znajdują się na dachach pojazdów. Przyznam się szczerze, że trudno mi jest odpowiedzieć, czy łatwo jest je wymienić, czy nie, ponieważ te klimatyzatory podlegają naprawom, znaczy przeglądom realizowanym przez ich producentów 2 razy do roku i wtedy też są wymieniane te filtry przez te firmy. No dobrze, drugie pytanie też dotyczy budowy pojazdów. Jest to pytanie od pana Piotra, który pyta o to, czy łatwiej jest naprawiać szynobusy czy elektryczne zespoły trakcyjne. Tutaj to już mi jest bardzo ciężko odpowiedzieć, ponieważ sekcja grochów nie utrzymuje szynobusów. Te pojazdy są utrzymywane w sekcji tłuszcz, natomiast u mnie nie wydaje mi się, żeby były jakieś ulubione pojazdy dla pracowników. No, każdy trzeba wykonać tak samo, każdy pojazd jest dla nas tak samo ważny, więc wiadomo, że w jednych są rozwiązania bardziej przemyślane pod kątem obsługi późniejszej, w innych trochę mniej, ale no musimy z tym żyć. A jak pan rozmawia ze swoimi pracownikami, to mówią o tym, że łatwiej im się pracuje z tym nowym taborem, czy jednak są tak może nie tyle sentymentalnie, ile z racji doświadczenia zawodowego przywiązani do tego starszego taboru, którego jeszcze trochę tutaj jest przecież? No, na Grochowie jest tego już bardzo mało, natomiast od kilkunastu praktycznie już lat sekcja grochów wyposażana jest w te pojazdy nowocześniejsze, więc no pracownicy też już siłą rzeczy poznali je w większości na tyle, że nie jest to dla nich jakimś tam większym problemem, czy to jest stary N57, czy to jest nowy Flirt, czy Elf, żeby tam dokonać czy czynności przeglądowe, czy ewentualnie jakieś drobne naprawy. Tutaj wyprzedziliśmy trochę kolejne pytanie od pana Michała, bo też pyta o to, które pojazdy najbardziej lubią naprawiać pracownicy, ale też pyta o to, co jaki czas składy muszą przechodzić takie przeglądy techniczne, więc może o tym powiedzmy. To też już na wstępie wspomniałem, że każdy pojazd ma swoją dokumentację systemu utrzymania, tak to się ładnie nazywa w rozporządzeniach, na podstawie których my pracujemy. I one określają cykle właśnie międzyprzeglądowe. Powiedzmy, w starym N57 pojazd od przeglądu poziomu pierwszego do kolejnego przeglądu poziomu pierwszego miał określony czas pracy jako 84 tak zwane roboczo godziny i 1100 km. Czyli jeżeli pojazd pracował przez 84 godziny ciągiem, nie był nigdzie wyłączany, to po 84 godzinach, czyli tam po 4 niecałych dniach, musi stanąć na kolejny przegląd. Ale powiedzmy, jeżeli on większość czasu spędził, bo był w rezerwie tutaj na sekcji, musiał przejechać te 1100 godzin, bo liczymy tak jakby dwutorowo i czas pracy pojazdu i kilometry. Natomiast pozostałe pojazdy są oparte bardziej o przebieg międzyprzeglądowy, aniżeli czas. Tam wynikało to troszeczkę z innych uwarunkowań tych starych, bardzo starych pojazdów, które były przed modernizacją i gdzie były pewne elementy, które się zużywały podczas nawet postoju pojazdu, ale włączonego. Natomiast tutaj w tych nowych pojazdach one są bardziej już zelektronizowane, więcej elektroniki posiadają. Więc tam nie ma bardzo takich elementów, które się zużywają, no chyba, że są to klocki hamulcowe, no to one już też, ale to też są inne już technologii klocki, więc wystarczają na dużo, dużo dłużej niż w poprzednich generacjach pojazdów. Wspomniał pan o tym, że jest dużo elektroniki w tych nowych pojazdach. Ja myślę, że tutaj w przypadku napraw warto wspomnieć też, jak wygląda praca z takim składem na szlaku, kiedy na przykład coś się zepsuje. Bo ta starsza generacja pojazdów to są pojazdy, które maszynista mógł naprawić samodzielnie, a teraz jest tak, że jest reset.
to wytłumaczył, tak, na czym to polega właśnie na szlaku. Ten reset, tak? Ten reset i w ogóle to, jak właśnie przeszliśmy od tego, że maszynista musi naprawiać wszystko samodzielnie, jest to bardziej mechaniczne, a teraz właśnie jest to wszystko naszpikowane elektroniką i też sytuacja naprawy składu na szlaku wygląda nieco inaczej niż kiedyś. Reset pojazdu można porównać do resetu komputera. Jest to po prostu pozbawienie go zasilania na jakiś określony czas i ponowne uruchomienie tak jakby od zera. Jeżeli chodzi o to, o czym pani wspomniała, o te naprawy, faktycznie w starych pojazdach EN57 maszynista mógł pewne rzeczy sobie naprawić sam. W tych nowoczesnych jest to zdecydowanie bardziej utrudnione. Niemniej jednak też maszyniści przechodzą szkolenia z obsługi pojazdów i pewne rzeczy, ale to już są naprawdę bardzo proste rzeczy, mogą sobie ewentualnie w jakiś tam sposób samodzielnie naprawić. Może też nie do końca naprawić, co powiedzmy przełączyć na inne urządzenie, które będzie spełniało tą samą funkcję. No niestety jest też tak, że czasami zdarzy się awaria na tyle poważna, że maszynista nie jest w stanie dokonać samodzielnego jakiegoś pominięcia pewnych układów, żeby chociaż zjechać do stacji docelowej. No i wtedy zmuszeni jesteśmy ten pociąg odwołać i ściągnąć jak najszybciej ze szlaku tutaj do nas na sekcję. Sekcja posiada też tak zwane wyjazdowe zespoły wsparcia technicznego, które są zarządzane przez dyspozyturę zakładową do wyjazdu. No i też staramy się pojechać w jak najkrótszym czasie do miejsca, gdzie ten pojazd stoi, aby go w jakiś sposób, nazwijmy to, uzdrowić. Mhm. Lub ściągnąć ze szlaku. Ściągnąć ze szlaku, no to już musimy jechać innym pojazdem kolejowym, jeżeli ten nie będzie w stanie samodzielnie o własnych siłach zjechać. Mhm. Więc to już jest operacja dużo bardziej skomplikowana, ponieważ wymaga zamówienia dodatkowej trasy dla pociągu służbowego. No i to się niestety troszeczkę też w czasie schodzi, bo jest to już na styku różnych spółek naszej IPL-ki głównie. Polskich linii kolejowych. Niemniej jednak sytuacje z winy taboru się zdarzają i zdarzać będą, ponieważ jest to tylko urządzenie, które może się w jakiś sposób popsuć. Nie jesteśmy w stanie przewidzieć każdej usterki, ale też zdarzają się usterki po stronie zarządcy infrastruktury, czyli PKP Polskich Linii Kolejowych, o których no, przeciętny pasażer niekoniecznie wie, ale i tak odbija się to na przewoźniku. No tak, tak naprawdę kolej to jest taki układ naczyń połączony. Tak. Kolejne pytanie od pana Maxa. No i jesteśmy dalej przy temacie napraw. A konkretnie pan Max pyta o to, kiedy naprawimy przyciski do drzwi w nowych EZT N57 AKM. Akurat na sekcji grochów nie mamy tego typu pojazdu, ale mogę zagwarantować, że koledzy i naczelnicy, i pracownicy w sekcji Ochota i Tłuszcz, które głównie eksploatują tę serię pojazdu, wymieniają te przyciski na bieżąco. Poza tym też według naszych procedur, według których pracujemy i różnych systemów zarządzania, na których opiera się nasza praca, zobligowani jesteśmy do wypuszczenia składu ze stacji początkowej w 100% sprawnego. I to było ostatnie pytanie, więc bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję serdecznie.